Andrzej Bizoń ze mną. No niestety nie udało Ci wygrać tego meczu. W pierwszym secie prowadziłeś 4-0 w tiebreaku, ale nie udało się tego dociągnąć. Co poszło nie tak? Ciężko powiedzieć. Znaczy, chyba praca na nogach zawiodła w tych decydujących punktach tiebreaku. Punkty się posypały do przeciwnika. No już czułem się niepewnie, no i niestety przeciwnik wykorzystał sytuację. Ale mecz stał na bardzo wysokim poziomie. Czy w swoim odczuciu miałeś szansę albo takie w pewnym momencie momenty, gdzie dominowałeś rywala i miałeś, i mogłeś ten mecz wygrać? Znaczy, tak czuję, że chyba miałem dużo piłek kończących, także w miarę jestem zadowolony z gry. Także jakoś tam presja, trema nie zjadła mnie, także no, mogę być zadowolony z tego meczu, ale niestety nie udało się. No, ale fajnie się grało, także przygoda fajna, także niczego nie żałuję. A ile już łącznie lat grasz tenisa w swoim życiu? Znaczy tak troszkę poważniej to i częściej to od 5 lat, ale to czysto amatorsko, jako samouk praktycznie. Czy jesteś samoukiem, tak, od podstaw? Znaczy od niedawna zacząłem grać z trenerem, także od maja tego roku, ale ogólnie to jestem samoukiem. I gdzie trenujesz na co dzień? W klubie Kryspinów, Sport Klub Kryspinów. Jaka nawierzchnia? Ta nawierzchnia tutaj Ci odpowiada, czy wolisz jakąś inną? Znaczy, ta nawierzchnia mi jak najbardziej odpowiada, gdyż nie jest za szybka, a przy mojej technice, przy moich dużych zamachach do forehandu, więc to jest jakimś tam atutem, także czuję się dość dobrze na takiej nawierzchni. Twój zamach do forehandu wygląda, jakbyś co najmniej rąbał drewno siekierą. Ciekawie to wygląda. Powiedz mi, skąd ta technika? No, można się też z tego śmiać, ale jest skuteczne. Bo widać, że generujesz bardzo dużo mocy, ale przy szybszych piłkach nie do końca czasami zdążałeś. No tak, więc dlatego preferuję takie nawierzchnie jak tutaj. Dywanowe sprawiają mi więcej trudności, ale pracuję nad tym, by jednak z trenerem pracuję nad tym, by ten zamach skrócić i tak mam nadzieję, że jakoś ta technika pójdzie do przodu. Można koniec troszkę pozdrowić jeszcze? No to może mojego trenera, Mateusza Walaska, chciałem pozdrowić. Pozdrawiam pana Mateusza Walaska. Powodzenia w waszej dalszej współpracy i myślę, że kiedy jeszcze na turniej jakiś zawitasz do nas? Możliwe, że w Rzeszowie, gdyż pochodzę z Podkarpacia, także jeżeli będę na świętach urodziny, to z przyjemnością zagram jeszcze raz. Super, oczywiście w Rzeszowie mamy 60 miejsc aż do dyspozycji, więc pula jest szeroka, także zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału. Akurat turniej jest przed Bożym Narodzeniem, więc termin chyba też odpowiada większości. Także liczymy, im więcej osób, tym będzie ciekawiej. Także zachęcamy wszystkich. Dziękuję Ci, Andrzej. Fajnie się oglądało i komentowało Twój mecz. Parę było ciekawych akcji. A Was zapraszamy już za niedługo kolejny meczek. Dziękujemy bardzo.